zgodnie z oczekiwaniami neapolitański lider zdominował Udinese i nie pozwolił na zrobienie sobie krzywdy. Piłkarze Mauricia Sarriego nie musieli się nawet szczególnie wysilać. 14 zespół w tabeli Serie A był idealnym przeciwnikiem przed piątkową rywalizacją z broniącym tytułu Juventusem. Dość powiedzieć, że pierwszy celny strzał gospodarze oddali w 68. minucie. Pod pole karne Napoli zapędzali się rzadko, a jak już dotarli, to akcje rozgrywali nieporadnie. Brakowało zwyczajnie umiejętności. Napoli obrzęło prowadzenie w 33. minucie po rzucie karnym podyktowanym za faul Gabriele Angeli na Cristianie Maggio. Neapolitańczycy mają problemy z wykorzystywaniem karnych. Największe gwiazdy w zespole do piłki nie podchodzą. Do tego elementu tym razem wyznaczony został Jorginho i też nie zaimponował. Środkowy pomocnik miał szczęście, bo strzelił beznadziejnie, ale tak samo słabo piłkę przed siebie odbił Simone Skufet. Bramkarz Udinese zareagował tak, jakby kompletnie nie spodziewał się anemicznego strzału i użył zbyt dużo siły, dzięki czemu Jorginho zdążył wykorzystać dobitkę? Piotr Zieliński wszedł na boisko w 78. i zmienił Lorenza Insigne. Pomocnik reprezentacji Polski nieco ożywił poczynania kolegów, którzy w drugiej połowie koncentrowali się wyłącznie na kontrolowaniu wydarzeń. Nie wykazywali się natomiast intensywnością w poszukiwaniu drugiego gola. Inny Polak, Paweł Boczniewicz, który do Udinese trafił przed tym sezonem, spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. To dla niego 10. spotkanie w rezerwie w tym sezonie. 21. letni obrońca jeszcze w Serie A nie zadebiutował. Udinese oddało 2 strzały w bramkę w całym meczu. Na sekundę przed końcowym gwizdkiem uderzenie rozpaczy wykonał Czech Antonin Barak, ale trafił w bramkarz Reine. Zwycięstwo pozwoliło Napoli wrócić na szczyt tabeli Serie A, które na chwilę zajął Inter po wygranej 3-1 rok w sobotę w Cagliari. Ekipa z Neapolu ma 38 punktów i o 2 wyprzedza Mediolańczyków. W ostatnim niedzielnym spotkaniu 14. kolejki 3 Juventus zagra na wyjeździe z Crotone, godzina 20:45.